Jak nie spróbować? Reklama. 10 minut po 11. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Zapraszają Bernadeta Szczypta i instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Witamy także w imieniu Marka Kołodzieja, który odpowiada ponownie za to, żeby wspaniale wszystko prezentowało się na kanale Polskiego Radia Rzeszów na YouTubie. No, nasi słuchacze już na nas wyczatowali i czatują. Nas? Pewnie już pozdrawiają pan Łukasz, pan Piotr, pan Bogusław, pan Roman i pan Tomek. No, panowie, jesteście naprawdę bardzo punktualni. Z nami jest także Ksenia Burkhardt, bo przecież można nas nie tylko oglądać, ale można oczywiście jak najbardziej, do czego zachęcamy, telefonować. 17 i 7 dwójek. Panie Tomku, jak minął tydzień? Jak się jechał? Ale co to miało znaczyć? Że jednak przechodzimy do konkretów, do tego standardowego naszego pytania, no które brzmi od 5 lat. No, wie pan, jak się... Tyle razy słuchacze mnie złapali, że nie zadałam tradycyjnego pytania, że nawet nie próbuję. Nawet nie próbuję. Powiem pani, że słabo się jeździ, taka pogoda jest byle jaka, słaba. Tak, człowiek ma taki nastrój niechęci taki do jazdy. Cały czas gdzieś coś mrzy, coś Myślę, pada. Myślę, że do całego świata to jest nastrój niechęci. Czy pan to też tak odczuwa? Też tak to odczuwam. Nawet, ale powiem pani, to ma swoje plusy. W naszym zawodzie ma to swoje plusy, bo kursant jeździ wolniej. Nie jedzie na obwodnicy 70, tylko jedzie 50, a nawet wolniej, bo musi dostosować prędkość do warunków. Czyli dla nas jest to in plus. Mamy troszeczkę spokoju takiego większego. Wcześniej reaguje. Czyli nie wyprzedzacie. Nie wyprzedzacie. My w ogóle, pani Bernetto, my nigdy nie wyprzedzamy. Sporadycznie wyprzedza, chyba że rowerzystę, ciągnik rolniczy. Mówił, że jak jest zła pogoda, to właśnie najszybciej nauka jazdy wtedy jeździ. Ja wtedy im tłumaczę, mówię, zobacz, wszyscy doświadczeni, którzy mają prawo jazdy, nie wiem, 5, 10, 15 lat, jadą wolniej od ciebie. Zobacz, nie masz świadomości tej nawierzchni, która jest, tej śliskości drogi. I dopiero to jest przebudzenie, no tak. I zaczynają zwalniać. Ale wie pani, co mnie zdruzgotało? Ojej. Zdruzgotało mnie co innego. Nie to, że w 2019 roku w marcu kończy mi się uprawnienia na prawo jazdy kategorii C, tych wyższych kategorii, muszę to odnowić, muszę zrobić badania psychologiczne i tak dalej. W przyszłym roku, tak? Do marca muszę to zrobić, bo inaczej będę miał cofnięte. Tylko wracam do tematu tego, że ludzie, którzy mają ileś tam lat, x lat, nieważne, powinni mieć takie rzeczy robione. Powinny być weryfikacje na prawo jazdy. Czy te prawo jazdy mogę jeszcze mieć, czy mogę jeździć samochodem, czy nie powinienem. Czyli pan się nie oburza, że musi poddać się badaniom? Ja się tylko oburzam, że to jest bzdura. Dla mnie takie badanie techniczne, teraz wiem, że to jest śmiech, to robiłem nieraz, tak, że to nic nie wnosi zupełnie. Badanie wzroku, słuchu, taka bzdura. To powinno być logicznie zrobione. Powinno się takiego człowieka sprawdzić, nie wiem, na drodze, z refleksu, z postrzegawczości, z tego, no, jak się zachowuje. Ale sprawdza się podczas takich badań. Czy to głupota? Nie będę komentował. Ja raz miałam takie robione, wie pan, jak ja to przeżywałam. Znaczy, w ogóle tak denerwowałam się bardzo. Ja miałem z 5 razy. Ale denerwowałam się, te testy, jak się wypełnia, to człowiek się dowiedziałam, że ludzie różne sposoby na to mają, jak je rozwiązać. No oczywiście, tak. A ja nie wiedziałam. Ja też się za sposoby żadne nie łapię, po prostu rozwiązuję to, co oczywiście. Widzę, to coś tam sobie zaznaczam. No trochę się boję, czy wyjdzie, czy jestem inteligentna. Ale no czy dobrze, nie. Ale czy to ma wpływ na jazdę potem, na to, jak się prowadzi samochód? Nie wiem, czy pani oglądała program w telewizji, był pan, który miał 90 lat chyba i jeździł super samochodem. Super. I teraz takiej weryfikacją się nie będzie bał, bo on bez problemu wjedzie przodem do garażu, tyłem do garażu, nie wiem, zaparkuje między pojazdami równolegle, prostopadle i tak dalej, zrobi to wszystko i uważam, że takie właśnie manewry powinno się robić. Powinno się przepytać takiego człowieka z konkretnych przepisów ruchu drogowego. Na przykład, czy na skrzyżowaniu sygnalizacją świetlną taką to można zawracać, czy nie można? A czy mamy tu pierwszeństwo, czy mamy tam pierwszeństwo? Konkretne rzeczy, to, co nas spotyka na drodze. Na przykład z tego, czy możemy na światłach dziennych jeździć w taką pogodę jak dzisiaj, jeżeli są małe opady, prawda? I tak dalej. Ale ile by to trwało, ile by to kosztowało i jak ludzie wtedy by narzekali, że takie to wszystko skomplikowane. To prawda. To dobrze. To teraz wrócę do wątku głównego. Dlaczego o tym pomyślałem? Miałem sytuację, gdzie na Langiewicza przede mną zatrzymał się pojazd, zgasło to auto temu kierowcy, więc ten kierowca włączył światła awaryjne, no i pojazd, jak się szlaban się otworzył, ten pan dalej stał na światłach awaryjnych, próbował uruchomić ten samochód. No więc wyszedłem z samochodu, włączyłem swoim światło awaryjne w tej nauce jazdy, kursantowi mówię, poczekaj, włączyłem światło awaryjne, idę do pana, żeby powiedzieć mu, że chcę go zepchnąć na bok, żeby nie przeszkadzał, tam w boczną ulicę, nie pamiętam jaka to jest, Boja Żeleńskiego, chyba coś takiego. I podchodzę do pana, pukam w okno,
Widzę pana w wieku lat, trudno mi powiedzieć, oszacować, mniej więcej 80 lat i mówię do pana, że zepsuł się panu samochód. Tak, ale ja już jadę. Ja mówię, zepnę pana na bok, żeby pan nie tamował ruchu. Ale mówi do mnie, ale ja chcę jechać prosto. Ja mówię, ale ma pan zepsuty samochód. Słyszę, tym rozrusznikiem pan kręci i on cały czas zdycha. Tak. Coraz gorzej. Mówię, zaraz go rozładuję zupełnie. Mówię, proszę pana, zepchniemy pana na bok, potem pan sobie wezwie pomoc drogową albo kogoś, kto panu pomoże. Pan tamuje ruch tutaj na tej dużej ulicy. A ten pan dalej zupełnie maniaka. Ale ja chcę jechać prosto. Ja pojadę prosto. Rozumie pani, do czego zmierzam? No to chciał jechać prosto, a pan chciał go na bok zepchnąć. No. Mhm. No właśnie. Czyli taki człowiek powinien właśnie przejść taką weryfikację, czy się na pewno nadaje do prowadzenia samochodu. Czy to nie jest już za późno? Czy powinien wysiąść z tego auta i przesiąść się na przykład do autobusu? Proszę państwa, rozumiem, że linie telefoniczne za chwilę się rozgrzeją do czerwoności. Skoro taki temat na sam początek pan Tomek zaproponował, już pierwszy telefon mamy. Witamy, dzień dobry. A dzień dobry państwu. A dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Marek ze Stalowej Woli. Dzień dobry, panie Ale Marku. Ja w ślad za tym, o czym mówił pan Tomasz, chciałbym dowcip opowiedzieć. Pewnie. Przychodzi do dyrektora WORD-u starszy pan i mówi, że panie dyrektorze, chciałbym zrobić uprawnienia na autobus. Popatrzył tak na niego i mówi, wie pan, no pan w pańskim wieku autobus, czyżby rodzina się rozrosła albo przyjaciół ma pan tylu, że chce pan autobusem wozić? No nie, ale poszedłem do lekarza, zapytałem, czy nadal mogę prowadzić samochód, a doktor powiedział, panie, pan to już tylko autobus. No, można. Można. Panie Marku, a co pan myśli o takich badaniach częstszych, dokładniejszych, w terenie, na refleks? Myślę, że to są rzeczy niezwykle potrzebne, dlatego że niestety ja też jestem już człowiekiem zaawansowanym, że tak powiem, czyli emerytem. Ponieważ sam prawo jazdy nie posiadam, ale towarzyszę w czasie jazdy mojej żonie i naprawdę w pewnym wieku już ludzie zaczynają głupoty robić na drodze. W związku z tym powinno się to weryfikować i sprawdzać, bo od tego czasem ludzkie życie zależy. Dokładnie. Bardzo panu dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Stalową Wolę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Pani Katarzyna napisała, że użytkując prywatne auto w pracy musi mieć takie badania, czyli te, o których mówiliśmy. Mhm, i twierdzi, że jest to chore, do pracy dojechać mogę, ale w pracy już nie mogę. No bo w pracy, rozumiem, że pani Katarzyna w pracy jeździ, będąc w pracy samochodem być może służbowym. I może jeździć. No to jak zrobiła te badania, to może. Pani Katarzyno, proszę tu jeszcze, bo pan Tomek ma obłęd w oczach, nie bardzo rozumie, o co chodzi. Pan Andrzej również się z nami wita, witamy panie Andrzeju i pani Katarzyna wcześniej się przywitała i pan Bober. Witamy wszystkich państwa. Przypominamy, na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów można nas oglądać. Panie Tomku, proszę zerknąć, tak. Jakie mamy kapitalne zdjęcia. Zerkuję. Od pana. Dobrze. Tutaj też będzie pan mógł zerknąć, bo. O, proszę bardzo. Tak, zerknąłem. Przewożenie ładunku. Mhm. Mhm. Takiego ułożonego do góry, bardzo do góry, ale to jakiś kraj azjatycki, podejrzewam. Pan Witek oczywiście z Londynu przesłał nam takie zdjęcie. To fotka. Ta fotka to a propos tematu transportu dużych ładunków. Powiedziałbym nawet wysokich ładunków. Tak. Więc możemy o tym powiedzieć od razu teraz na wstępie. Jeżeli przewozić chcemy ładunki, to maksymalnie nasza wysokość może wynosić 4 metry. Nie możemy tych choinek, powiedzmy, mówmy o choinkach, że... A ile tu może być? A trudno mi powiedzieć, pani, to nie jest Anglia, to nie jest Polska, to może być i 6 metrów. O, no właśnie, ale tak wie pan co, że no, 10 myślę, że nie może, ma. Nie ma, no, ale wielki wysoko, wysoko. Wielkie. Dużo mnóstwo szczęście. Worów jakichś, tak. Nie wiem, z piachem, z trudno powiedzieć z czym, nałożonych do góry, bardzo wysoko. No ale w Polsce 4 metry maksymalnie, czyli gdybyśmy chcieli przewozić choinki, to możemy je ułożyć na dachu do wysokości 4 metrów, ale pod pewnymi warunkami. Nie mogą one zasłaniać nam widoczności, czyli ograniczać pola widzenia, nie mogą naruszyć stateczności pojazdu, czyli ten pojazd musi być stateczny, nie może się nam przewrócić. W sensie stabilny. Stabilny, tak. I ten ładunek musi być zabezpieczony przed przemieszczaniem się, czyli te choinki nam z dachu nie mogą spaść. I wtedy możemy wieźć towar, który w sumie ma wysokość razem z samochodem od podłoża 4 metry. To za chwilę, proszę państwa, więcej szczegółów, bo teraz jeszcze pan Grzegorz twierdzi, że jest za tym, żeby po 60 były badania wzroku i refleksu kierowców. Skoro ja kierowca zawodowy mam takie badania co 5 lat, to taki kierowca w tym wieku też powinien mieć. Czyli
pan Grzegorz proponuje granicę 60 lat, że po 60 takie badania. Ale co, co rok? Co 5 lat? Nie, co jakiś czas, oczywiście, na pewno nie co rok. No, myślę, że co 3-5 lat powinno być coś takiego. Nie wiem, czy po 60, czy po 50, nie mam bladego pojęcia, jak należałoby to zweryfikować, ale na pewno powinny być. Jestem za tym. Tylko, tak jak mówię, dalej będę podtrzymywał to, że powinno być to zmienione. Powinno być to w inny sposób, w jakiś sposób rozpatrywane. Nie wiem, czy egzaminatorzy WORD-u powinni egzaminować, tylko oczywiście w inny sposób egzaminować. Nie jak kursanta 18-letniego się egzaminuje, tylko popatrzeć po prostu, jak ten człowiek zachowuje się na drodze. Czy on jeszcze może prowadzić pojazd. Bardzo dobre. I teraz przed krótką przerwą muzyczną jeszcze taką grafikę mam dla pana, którą przesłał do nas pan Tomasz. Chodzi o wypadki przypadające na 10 tysięcy mieszkańców. Chodzi o 2013 rok. Proszę zobaczyć, że Rzeszów, no niestety, jest w czołówce tych miast, w których tych wypadków jest najwięcej, co ciekawe. Zdziwiło mnie to, zaskoczyło. Nie wiem, jak jest w 2017, jak było w tym kończącym się roku 2018, ale tutaj mamy tak, 23, no prawie 24 wypadki, proszę mi pomóc. W Łodzi, tak, na 10 tysięcy mieszkańców. W Rzeszowie mamy 20. No sporo. Jesteśmy w czołówce. Tutaj jesteśmy z tej listy wynika, że jesteśmy na drugiej pozycji, tak? Nic innego nie widzę. I na tutaj Poznań 6%. Mhm. O Tarnów w ogóle tylko. Nie, 2%, tylko tak, dwa wypadki. No ciekawe, prawda? To tak pod refleksję naszą, państwa, słuchaczy. Czemu u nas jest tyle wypadków? To są wypadki, czy są kolizje? Wypadki przypadające. Wypadki. Ale może po tym, jak inteligentny system został zainstalowany w Rzeszowie, może coś się zmieniło. Musimy to sprawdzić. Mam. Geniusz mnie znowu opanował. Znaczy, często się to aż tak nie zdarza. Ale tak, tak, po to powiedziałam, żeby pan protestował. Znaczy, pani cały czas jest w fazie geniuszu. Oj, panie Tomku. Tak, słuchamy. Sprawdzimy, jak na przykład zapisał się w statystykach policyjnych 2017 i 2018. Zobaczymy, jak Rzeszów na tym tle wygląda i porównamy do 2013 roku. Ale to smutne, powiem pani. No smutne, no. Skąd się bierze tyle wypadków w Rzeszowie? Może jest to jakieś miasto tranzytowe takie, gdzie przyjeżdża dużo samochodów takich? Bo w 2013 roku te autostrady jeszcze chyba nie były. Pojazdów jeździło tutaj przez obwodnice, przez miasta. Może tu jest ten pies pogrzebany. Ja myślę, że od 2013 roku infrastruktura diametralnie się zmieniła. Na pewno, na 100%. Ja już nie pamiętam jak, ale na pewno ale się zmieniła. Ale na pewno się zmieniła. Na pewno, to jest na 100%. Wie pan, ja czasami nie pamiętam, co wczoraj robiłam, nie mówiąc, co było 5 lat temu. Ja też mam pamięć krótkotrwałą, ma bardzo krótką. Próbuję sobie w takich sytuacjach pomyśleć, ile lat wtedy miałam i to nieco mi pomaga, ale też nie za dużo. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Co dobrego w Bieszczadach? Śnieg. Pięknie biało. Fajnie ubrane. A ja myślę, że te wypadki w Rzeszowie to chyba dlatego, że Bieszczady mają mało zielonych świateł, skrzyżowań strasznie skomplikowanych, a jak przyjeżdżają do galerii, no to Bóg jest. Tak może być, tak może tak być. Tak też może być, bo wie pani, no, ja akurat nie Bieszczady, to jest rejon Krosno, no to Krosno nie jest aż takie skomplikowane, żeby zdać egzamin, no chyba, że się trafi na kogoś, kto bardzo lubi uwalić, że tak powiem, kursanta i zalicza się ileś tam razy. Ja w toalecie, jak zdawałam egzamin, napisane było 11 razy zdawałam. I poszłam jeszcze raz, a tam gdzieś 12 też nic. To co dopiero mówić o tym, jakby na przykład tych ludzi, którzy jeżdżą, sprawdzali tacy, prawda, tacy egzaminatorzy. Ale ja myślę, panie Tomku, bo pan dzisiaj no taki zdenerwowany na tego pana. Tak. Diabli wiedzą, czy ten pan przypadkiem w tym momencie nie miał czegoś udaru, wylewu czy coś, skoro się tak zachowywał, bo wie pan, różnie to może być. Ale teraz coraz młodsi ludzie mają kłopoty ze zdrowiem i myślę, że to nie tylko 60 czy 70 plus powinien robić takie badania, ale ci, co wcześniej też, no a poza tym... To proszę zaproponować jakąś, że tak powiem, datę graniczną. Pan Marek proponował 60. Redaktor, wie pani co, ja nie umiem tego zrobić, dlatego że mówię, dzisiaj 40-latek za kierownicą ma zawał, wylew i to wie pani. Po prostu myślę, że taki ktoś od
swoich predyspozycji, że powinno się bardziej badać predyspozycje zdrowotne kierowców, bo to też jest ważne, jeżeli ktoś choruje na serce, to on w każdej chwili może za kierownicą zasłabnąć, mając nawet 20 czy 30 lat. Więc to, zresztą kiedyś pokazywali babcię, która ma chyba 83 lata, jest najlepszym kierowcą w Katowicach. Hmm. Jeździ taką starą... A tak, oglądałam. No, oglądałam te relacje. Więc to chyba niezależnie, a poza tym najwięcej wypadków powodują młodzi ludzie, prawda? Oczywiście, bo oczywiście. Szaleją. Oczywiście. Więc to nie jest tak, że ja jestem za tym, żeby badano ludzi, tylko mówię, no trzeba, bo jeżeli ktoś miał wylew i potem znowu jest zrehabilitowany i wsiada, to jemu się może w takiej sytuacji podbrankowej kolejny wydarzyć i jest kłopot. Więc to jest tak, że mówię, każdy człowiek powinien myśleć, bo zawsze powtarzam, że zanim siądzie za kierownicą, włącz myślenie przed światłami i tak samo każdy jest odpowiedzialny za swoje i życie na drodze i nie tylko swoje, tych, których mija, tych, których wyprzedza, prawda? Więc mówię, sami powinniśmy w sobie mieć to, że jeżeli się nie czujemy na siłach, to właśnie bądźmy, przesiądźmy się na autobus, a jak nie, no to przynajmniej bądźmy w kółko. A propos autobusu, dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. I no nie wiem, świąt wesołych, radosnych i bez kolizji, bez kłóczek, bez niczego. Dziękujemy. Panu Tomkowi, mądrzejszych i wolniejszych kursantów na Śliskiej Jezdnie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. A wie pani, że już 2 lata nie miałem kolizji? Panie Tomku, jeszcze kilka pamięta dni pani do kolizji. Pamięta pani wiem, kiedyś? Wiem. Co roku miałem kolizję. Ale w ubiegłym roku też pan nie miał? Nie miałem. I teraz też już końcówka roku znowu nie mam. Nie wiem, czy to panie kumulacja potem będzie. Natura dąży do równowagi. Co, o, i co się odlecze? Przepraszam. 10 lat bez kolizji. A potem? A nie, no to natura dobrze. Dąży dobrze, do równowagi. No, dobrze, będzie zero. Dobrze, będzie na zero. Dobra. I zaczynamy od nowa. Wie pani, co mi przyszło do głowy? Tak. Pani powiedziała, żeby tych ludzi może nie egzaminować. Właśnie, może zrobić im szkolenia. Może pokazać im, na czym polegają ich błędy. Może pojeździć z nimi, wynotować sobie błędy i powiedzieć, to nie tak, o tym musi pan pamiętać, o tym pan musi myśleć. Trudno by powiedzieć, jak to zrobić, ale może tutaj wypadałoby zareagować. Ja zauważyłem, na przykład ludzie starsi niechętnie włączają kierunkowskazy, tak jakby ich nie mieli. Nie tylko starsi. Nie. Wiem, oczywiście, wiem, że nie wiem, tylko. Wiem, oczywiście, wiem, młodzież wiem. Ma świadomość, że powinna. A starszy nie wiem dlaczego, czy mu się nie chce, czy zapomina, czy uważa, że może inni wiedzą, co będzie miał zrobić. Trudno powiedzieć, ale myślę, że taka pogadanka by się przydała. No, po drugie, przepisy ruchu drogowego są cały czas żywe. One cały czas się zmieniają, więc wypadałoby co jakiś czas zweryfikować tą wiedzę każdego kierującego. Mamy już odpowiedź od pani Katarzyny, ale też wcześniej jeszcze pan Adam. Używam prywatnego samochodu jako listonosz i również muszę mieć badania psychotechniczne. Pani Katarzyna potwierdza. Aha, prywatnego samochodu jako... Do celów służbowych. Ale jak? No tak. Pani Katarzyna mówi, w pracy do celów służbowych używam prywatnego samochodu, mam zwrot za ileś tam kilometrów, ileś tam złotych. A, no tak, to musi mieć, no tak. I tak. Muszę z tego powodu mieć badania psychotechniczne. Rozumiem. Na własny prywatny samochód. No tak, no tak, na własny prywatny, czy nie na prawo jazdy, bo wykonuje pracę pani swoim prywatnym samochodem, ale w pracę służbowe, prawda? Więc no to naturalne, że to trzeba mieć. Tak jak ja muszę mieć. Ja mimo tych badań, które przechodzę ze względu na prawo jazdy, te okresy, tak samo mam badania robione ze względu na uprawnienia i na instruktora. Także to jest naturalne, to mnie nie dziwi. I jeszcze to już rozumiem. Pan Bober, a ja myślę, że każdy powinien logicznie odpuścić jazdę, jak już sam wie, że stwarza zagrożenie. Czyli też to, o czym nasza słuchaczka mówiła. I jeszcze mamy pana Łukasza. Moim zdaniem takie badania powinno się przeprowadzać zawsze po spowodowaniu wypadku, kolizji, o, bez względu na wiek. O, też fajne. Kolizja, badania, i pan Krzysztof... szkolenie. Tak jest, bardzo fajne. Po kolizji jak najbardziej. Skoro nie ma kolizji, to znaczy, pewnie, że jeżdżę okej. Bardzo fajne. I pan Krzysztof kontynuuje ten temat. Policja również powinna kierować kierowców na dodatkowe badania. No, badania, szkolenia, kursy, no, coś powinno się wymyślić w tym kierunku. A, fajny pomysł. Ale pani Katarzyno, brawo. Starszych ludzi za kierownicą będzie więcej. Coraz więcej. Przecież starzejemy się, a komunikacja publiczna w małych gminach nie istnieje. My też będziemy starzy. No to oczywiście. I tu postawimy kropkę i zagramy i wrócimy za chwilę do tematu. Po kropce. Halo? Teraz prosimy o muzykę. Halo? Dobrze. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, słuchacze. Witamy. Prosimy. Bardzo zagramy za chwilę. Panią, halo? Tak, słuchamy pana. Panią, jeżeli chodzi o sprawę wypadkowości, wypadków drogowych, to jest problem bardzo złożony. Tak. Ja zacznę po kolei, co państwoście po prostu analizowali. Pierwsza sprawa, szkolenie. Proszę panią, za starych czasów, że tak powiem,
W Rzeszowie było 6 ośrodków szkolenia, Automobil Club, PZMOT, LOK, ośrodek szkolenia kierowców przy Lwowskiej, nie będę wymieniał dalej. I to były wyspecjalizowane instytucje, które zajmowały się szkoleniem. Pod nadzorem dyrektora, specjalistów, którzy po prostu to szkolenie nadzorowali. Natomiast po 90 roku utworzyło się kupę szkół prywatnych, gdzie szkolą ludzie, którzy mają prawo jazdy B klasy, posiada 3 lata, zdaje kurs na instruktora i rozpoczyna szkolenia. Nikt go nie kontroluje. Raz, nie wiadomo jeszcze, czy on sam potrafi po prostu jeździć, a widzimy to właśnie na drogach rzeszowskich, że niekiedy te nauki jazdy się tak zachowują, że po prostu ręce opadają. To jest pierwsza sprawa. Czyli po prostu szkoli nie wiadomo kto i kogo. I co. To jest, powiedzmy sobie po prostu brutalnie. Ja wiem, że pan tam instruktor jest i może to po prostu pomówić, ale taka prawda jest, proszę państwa, bo spotyka się właśnie ludzi, którzy zaczynają szkolić, nie mają sami pojęcia o jeździe. A więc uczył Marcina, to jest takie przesłanie. Tak. Druga sprawa, sprawa egzaminów. Proszę państwa, egzaminy dzisiaj odbywają się nie na zasadzie takiej, że oceniamy jazdę kierowców, tylko oceniają nas kamery i ten egzaminator, który siedzi z boku, on nie patrzy, co robi kursant, tylko patrzy, czy czasami nie podpadnie, czy nie przeoczy czegoś, bo za chwileczkę będzie to postępowanie dyscyplinarne i on się boi, woli machnąć ręką, oby czasami ktoś nie złożył zażalenia, bo za chwileczkę 2 razy zażalenia i go po prostu wywalą. Taka jest po prostu prawda. Nie mówiąc już o fachowości niektórych egzaminatorów, którzy mają, nie mają nawet predyspozycji po to, żeby tylko być egzaminatorami, zdają po prostu egzamin i są egzaminatorami. Nie będąc za kierownicą, że tak powiem, samochodu, nie mając doświadczenia i nie mając praktyki ani zawodowej, w sensie jazdy, czy związanej, że tak powiem, z prawną komunikacyjną. Przedtem egzaminatorami byli funkcjonariusze policji, żołnierze, którzy byli związani z transportem samochodowym oraz inspektorzy ruchu drogowego wydziałów komunikacji. A dzisiaj nie będę po prostu mówił, zawody są, egzaminatorzy mają takie wykształcenia, że w ogóle nic nie związane z branżą, że tak powiem, samochodową. Trzecia sprawa. Już króciutko, bardzo prosimy, króciutko już. Tak, zresztą, proszę państwa, czy państwo widzicie funkcjonariuszy ruchu drogowego na mieście? Nie, są fotoradary i są tajne samochody, które łapią tylko za prędkość. I na tym, i to jeszcze sytuacja taka, że najeżdżają, podjeżdżają to, i dają mandaty za to, nie za tą prędkość, którą kierowca jedzie, tylko za tą, jaką oni mieli. Bo to jest po prostu mierzenie prędkości nie samochodu kontrolowanego, tylko ten, który po prostu kontrolujący, który podjeżdża i nabija prędkość i w tym momencie zawyża prędkości i ładują mandaty, zabierają prawo jazdy. Taka jest szczera prawda. Takie są orzeczenia ostatnio nawet sądu. Ale nie ma w tym momencie, proszę panią, na mieście, żeby pani widziała na skrzyżowaniu, żeby stał jakiś policjant. Ja pamiętam czasy, kiedy przy rondzie, przy hotelu Rzeszów była budka policyjna i tam cały czas policjant stał. Wszyscy się bali, aha, stoi policjant na skrzyżowaniu, uwaga, muszę się zachowywać zgodnie z przepisami. A teraz jest kontrabanda, jeździ każdy po prostu jak potrafi. Także z tymi starszymi osobami to troszkę nie przesadzajmy, bo ja wiem najlepiej coś zrobić. Aha, wprowadzić egzaminy, wprowadzić kontrolę tych starszych osób. Osób, które najmniej powodują zagrożenia bezpieczeństwa i najmniej po prostu jest wypadków. Zdarzają się wypadki ze starszymi osobami, ale nie z tyle, co z młodymi, z jazdy chuligańskiej, że tak powiem, z prędkościami, wymuszanie pierwszeństwem, zajeżdżanie drogi. Pokazywanie, łącznie z pokazywaniem środkowego palca. Taka jest po prostu prawda na drogach. Bardzo panu dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. Sporo wątków pan poruszył. Faktycznie. Te uprawnienia, o których pan mówi, te osoby szkolące powinny mieć doświadczenie jakieś. Nie wiem, jak to powinno być zrobione, czy powinna ta osoba wyjeździć ileś tam tysięcy kilometrów, czy powinna pracować zawodowo przez ileś lat, jeżdżąc samochodem, załóżmy kategorią B, żeby potem mógł zrobić sobie uprawnienia instruktora. Tak samo egzaminatorzy. Ja uważam, że egzaminatorzy powinni przynajmniej kilka lat pracować jako instruktorzy nauki jazdy, po to, żeby mieć świadomość, czego można od tego kursanta wymagać po 30 godzinach szkolenia.
bo tak jak mówię, nie zawsze egzaminatorzy byli wcześniej instruktorami, czyli nie mają tej wiedzy, doświadczenia. Oceniają, tak jak pan powiedział, jest egzamin, oceniają zgodnie z tabelą. Nie jest wolna wola egzaminatora, że o, ta dziewczyna ładnie jeździ, jest super, wszystko, widzi ruch drogowy, widzi pojazdy, reaguje, ustawia się ładnie na drodze i tak dalej, ale najechała na linię podwójną ciągłą, tabela numer jeden, każe mi przerwać egzamin z wynikiem negatywnym. Prawda? No bzdura. Czyli egzaminatorzy muszą się trzymać tabeli, bo tak jak pan powiedział, mają kamery, więc trzymają się zgodnie z rozporządzeniem, robią wszystko krok po kroku, a nie oceniają faktycznych umiejętności i zdolności tego kursanta, jak on prowadzi samochód. I to ostatnie pan poruszył, że policja nas karze. Tak, jest moim zdaniem za mało prewencji, za mało jakiegoś uświadamiania nas, tłumaczenia nam, pokazywania nam rzeczy niebezpiecznych, które nam grożą, tylko od razu jest mandat, kara, bach, bach i pozamiatane. I tu będzie ta prawdziwa kropka i teraz chwila muzyki i wracamy. Jazda kontrolowana. Jazda kontrolowana. Pan Roman napisał tak. Co do tych testów, jeśli ja mam ponad... Jejku, ile to jest? Milion? Niech pan zobaczy. Milion kilometrów? Ile tu jest? Mm-hmm. Milion. Milion kilometrów. 43 lata za kierownicą i jazdę w 9 krajach świata, to ja powinienem kontrolować tych wyznaczonych do kontrolowania. Myślę teraz o tym. Może tak, nie wiem. Kontrolować. Czyli wracamy do takich społecznych komitetów kontrolujących. Ale nie, to nie byłoby miarodajne, wiarygodne. Nie, takie obywatelskie to nie, bo jak trafił do mnie Krzysiek, którego nie lubię, to nie, tak nie być nie może. No to proszę, o to chodzi. O to chodzi. To teraz, panie Tomku, rozwiążmy kwestię choinki. Załatwmy choinki. Jak przewozić choinkę w samochodzie, pani, na samochodzie? A wie pani, że jak choinka jest brzydka, a choinka uschnięta, taka jak opadną jej igły, to jest brzydka czy, nie, czy ładna? No brzydka. Brzydka. Nie? To takiej choinki nie możemy wieźć na przykład tak, żeby wystawała nam z samochodu i pokazać wszystkim innym, bo przepis mówi, a w ogóle, jeżeli ktoś chce poczytać odnośnie przewożenia ładunków, bo tych punktów jest bardzo dużo, ładunek wystaje z przodu, z tyłu, z boku, ile może i tak dalej, więc odsyłam do artykułu 61 przepisów ruchu drogowego, czyli kodeksu drogowego, ale tam jest napisane w tym artykule 61, że ładunek przewożony nie może mieć odrażającego wyglądu. Widzi pan, czyli tych choinek, tych nie możemy wozić. Pan, co innego odrażające jest dla pana, co innego właśnie, dla mnie. Właśnie, prawda? Kierowca powie, a to ona jest piękna, jest ta choinka. Policja powie, gdzie, tak, piękna, brzydka. Tak. Ale drugi będzie z nim po szkole plastycznej, powie, bardzo ładna ta choinka, taka sucha. No i jeszcze jest jedno, że nie może wydzielać odrażającej woni. Nie mówię choinka, bo choinka już woni nie wydziela, ale niech pani sobie wyobrazi te samochody, które kurczaki przewożą. Jechała pani kiedyś za takim samochodem? No ba, pewnie. I przepis mówi, że nie można przewozić ładunku, jeżeli wydziela odrażającą woń. Ale przecież samochody, które śmieci przewożą, na przykład odpady różnego rodzaju. Też nie powinny jeździć, jeżeli wydzielają tą woń odrażającą. A jak mają nie wydzielać, jak śmieci są śmierdzące? Trzeba zawiesić choineczkę pachnącą. Och, milion choinek chyba. Jest choinka przewożona w samochodzie. Ona musi być na zewnątrz, bo to na zewnątrz ma być nie czuć tego, tej woni. No tak, no co to przecież w kabinie w środku, to nic to nie da. To za chwilkę do choinki wrócimy. Ustaliliśmy, że musi być piękna i pachnąca. Że można by ją przewozić. Tak, a teraz telefon, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Można pytanie troszkę z innej parafii. Pewnie. A mamy klimat, jaki mamy. Tak. Mamy ciemno w tej chwili, śnieg, zimę, inne rzeczy. Tak. I pytanie, co można zrobić gośćmi, którzy jeżdżą samochodami i mają światełka takie do niby jazdy dziennej. Mm-hmm. Nie mówię o fabrycznych, montowanych samochodach nowych w tej chwili, tylko sobie przerabiają i za przeproszeniem takiego pypcia jednego czy dwa założą sobie z przodu, a to ledwo świeci, to tak. Się terapie, to mruga, zachlapane błotem, nisko umieszczone bardzo gdzieś tam pod zderzakiem. Tak. To nieszczęście. No ja dużo jeżdżę i muszę powiedzieć, że po prostu masakra z klientami, którzy tego typu sobie rzęchy zakładają i za 5 zł i udają, że jest wszystko okej. Okay. Tak. Nie ma na to jakiegoś przepisu sposobu. Raz. Już jest. Już właśnie dużo kierowców w tej chwili ma ślepaki. No, nie mają świateł. Jednego, dwóch, z przodu, z tyłu. No nikt na to nie reaguje. Ja tych samych gości widzę przez tydzień. On jedzie tydzień czy dwa. Nie popatrzy sobie, że z przodu czy z tyłu nie ma świateł. Z tyłu pal szerzej, ale z przodu lewego światła nie ma. Mam wrażenie, że motor przede mną jedzie, chociaż nie kłada.
Tak. No nieszczęście następne. Trzeci temat, który mi się nasunął w sprawie tych kurczaków śmierdzących. Mój przyjaciel któregoś razu jechał za szambowozem. A takim z rurą z tyłu wystającym. I to się otworzyło, jest przestroga, że należy trzymać dystans do tego typu pojazdami, ponieważ samochód jego przez kilka miesięcy nie nadawał się na do użytku. Ojej. Przyczyniał, że mi się tego smrodu pozbyć, który mu się na maskę, na szybę wylał tu przez chłodnicę do środka. Oja, już to czuję. Zawias otworzył. Więc to nie tylko nie dotyczy przełożonych na pasy śmierdzących kolinek ewentualnie, piradę, ale także tego typu sytuacji, że trzymać należy dystans chyba troszkę na tego typu pojazdami. Oj, no tak. Dlaczego ja sobie wszystko od razu wyobrażam? Ja pan też sobie ja to wyobraża. Czuję już, o, my ja to czujemy, czuję. Nie znaczy, tylko no, widzimy. Muszę powiedzieć, że ten kolega, zanim historię tą komukolwiek opowiedział, to się musiał odeśmiać dość intensywnie, bo go to bawiło bardzo. Ale no, myśmy to wrażenie tego smrodu cały czas czuli jednak. Bardzo dziękujemy za te wszystkie tematy. Pytanie tak. Pierwsze właśnie wróćmy. Co z tymi ślepakami właśnie? No tak, tak, już odpowiadam. Więc teraz stacje diagnostyczne, te, które przeprowadzają badania okresowe, one już będą weryfikowały te światła. One mają uprawnienia do tego, żeby zatrzymać dowód rejestracyjny, jeżeli te światła będą nieprawidłowe, wadliwe, źle umieszczone, źle świecące i tak dalej, i tak dalej. Już takie uprawnienia mają. Także w ciągu roku powinny te wszystkie auta z tymi ślepakami zginąć. Znaczy, ze ślepakami w sensie tych świateł niby dziennych, prawda? Bo o tych samochodach, o których pan mówi, że nie ma jednego światła albo coś tam się z nimi dzieje, ja takie samochody do nich mrugam światłami, żeby im pokazać, że tego światła nie mają, żeby zastanowili się w domu, po co on mi mrugał tymi światłami. Jeżeli ja mrugnę, kolejny mrugnie, to może zmotywuje go do tego myślenia, dlaczego oni mi mrugają. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Bo oczywiście pamiętajcie państwo, że można mrugać światłami, załóżmy, drogowymi, bo ostrzegamy o niebezpieczeństwie. My mówimy mu, jesteś niebezpieczny. Ja tak to interpretuję. Mogę używać sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, jeżeli występuje zagrożenie, niebezpieczeństwo. I w tym wypadku ja uważam, że występuje, skoro nie jedzie bez jednego światła. Pan Krzysiek odpowiada panu Romanowi. Doświadczenie zawodowe to jedno, a znajomość przepisów prawa no tak. ruchu drogowego to druga sprawa, panie Romanie. I pan Tomek, mam markowe światła dzienne, homologowane i zamontowane zgodnie z przepisami, ale kosztowały 350 zł. No tak, a nie 50 i samemu na wkrętki przykręciłem. Tak jest. Choinka? No proszę bardzo. Więc drodzy słuchacze, kiedy my musimy oznakować tą choinkę, jakikolwiek towar, przedmiot, który przewozimy w aucie. Jeżeli wystaje on nam z tyłu, za obrys pojazdu, czyli za tylny zderzak, lub jeżeli wjeździemy to na przyczepie, za przyczepę, powyżej pół metra, to musimy go oznakować, zaraz powiem w jaki sposób, ale nie możemy przewozić przedmiotu, który będzie wystawał więcej niż 2 metry. A oznakowujemy go nie rękawiczką typu wampirka, nie kamizelką odblaskową żółtą czy seledynową, tylko chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach 50x50 lub tablicą, o tym już nie będę mówił, z pasami, jednak powiem, z pasami białymi, na przemian białymi i czerwonymi, taką tablicą też możemy to oznakować, no ale w samochodzie osobowym nikt takiej tablicy nie wozi, prawda? Czyli gustowna taka... Taki kawałek materiału. Tak, tak. Możemy wyciąć taką... Z obrusu. Z obrusu, z t-shirta czerwonego, ale wymiar 50x50, taką chorągiewkę zaczepiamy do krawędzi, która najbardziej wystaje z tego, ten ładunek najbardziej wystający za pojazd. Powyżej pół metra musi być oznakowany, do 2 metrów maksymalnie, dalej nie możemy go, nie może nam wystawać więcej. Mhm. Może powiedzmy jeszcze z przodu pojazdu, aczkolwiek to tylko takie przypomnienie, bo nikt nie wiezie towaru tak, żeby nam wystawało z przodu, więc on za obrys pojazdu z przodu nie może wystawać więcej niż pół metra, ale jednocześnie od siedzenia kierowcy nie może być oddalony ten koniec tego towaru więcej niż 1,5 metra. Czyli na przykład choinka, tak? Nie może wystawać za bardzo... Do przodu. Do więcej przodu. Niż pół metra za tablicę rejestracyjną przednią. Ale, zależy gdzie kierowca siedzi, bo ten przód może być bardzo długi, od siedzenia kierowcy nie może być ten przód, ten koniec choinki dalej niż 1,5 metra. Panie Tomku, ale czubek choinki z tyłu, nie? Na logikę biorąc. No tak, no ja bym tej choinki pod prąd raczej nie zaczepił, bo ona się nastroszy, tak? Jak I się zniszczy. Zniszczy się. Ja już Pawia zobaczyłem z takim ogonem rozstawionym wielkim. Może nie, to drobiazg, ale nie, ale tak, ferworze tak. Szaleństwa. Korzeniem do przodu. Tak. Czubkiem do tyłu. To jest ważna informacja. Bardzo ważna. Dzień bardzo. Dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawię... mrugania tymi światłami drogowymi. Aha. Pan mówił, że można mrugać, a 2 lata temu dostałem mandat. Za mruganie? Ale za co? Za mrugnięcie światłami i oszczerzenie, no kolegi, że to jest, stoi policja. Za
dawno jechał radiowo. Ale to pan ostrzega go o niebezpieczeństwie? Pan uważa, że policja za panem to jest niebezpieczeństwo? No nie za mną, tylko gdzieś tam stali. No, a jak gdzieś stali, to oni byli niebezpieczni? No może nie. Aha, widzi pan. Bo się mruga, nie, bo ludzie mrugają. Nie. Może pan ostrzegać innych o niebezpieczeństwie, o wypadku, o kolizji, o tym, że ktoś zagraża w bezpieczeństwie, ale policja, która tam jest, a pan mruga bezzasadnie, bo to było bezzasadne mruganie, ostrzeganie o tym, że oni tam stoją, no to nie dziwię, że pan dostał mandat. Aha, ale dobrze. Bardzo panu... Tak, tak. A jeszcze jest druga taka sprawa, mam prawo jazdy już 20 lat. Tak. W tamtym roku miałem zatrzymane prawo jazdy. Za przekroczenie szybkości w terenie zabudowanym. Policja mnie namierzała z przeciwka. No i no po prostu zostałem na 3 miesiące zadane prawo jazdy. Później na wiosnę teraz tego roku robiłem prawo jazdy na kategorię CE. Spotkałem policjanta, no mówił, że po prostu to było nieuzasadnione, mogłem iść do sądu, mogłem się odwoływać od tego. Wygrał. I po 20 latach jazdy samochodem kategorii B poszedłem na egzamin kategorię C, po prostu nie uczyłem się przepisów, bo nie miałem czasu, bo pracowałem. I uwierz mi pan, że zdałem się pierwszy raz. No proszę. Pięknie. To znaczy, że pan z przepisami jest na bieżąco i to duży szacunek. No i 20 lat jeżdżę też, że ani jednej kolizji po prostu nie. Brawo. Brawo, brawo. Oczywiście. Dziękujemy panu serdecznie, pozdrawiamy. Pełen szacun, by wszyscy tak właśnie myśleli, patrzyli, kontrolowali przepisy ruchu drogowego, byli na bieżąco. Pełen szacun. Pani Aneta, ostatnio na rondzie Jana Pawła wpuściłam Elkę, żeby zmieniła pas na zewnętrzny przy wyjeździe. Prowadziła młoda dziewczyna. Potem chwilkę jechałam za nią, a pani mi pomrugała, podziękowała. Bardzo mi się miło zrobiło. Pierwszy raz Elka tak zareagowała. No bo Elki generalnie nie mrugają światłami awaryjnymi, że dziękują za coś, przynajmniej ja tak uczę, że należy podnieść rękę, prawą rękę między fotelami, żeby ten z tyłu zobaczył, że mu dziękujemy. Bo światła awaryjne niestety, ale służą tylko i wyłącznie do ostrzegania o kolizji, wypadku lub niebezpieczeństwie na drodze. Więc ich się nie powinno używać w ramach podziękowań, aczkolwiek nie będę hipokrytą, że ja nie używam. Oczywiście, że używam światła awaryjnych. Jeżeli chcę podziękować, załóżmy, ciężarówce, która coś mi pomogła, to on dłoni mojej ręki uniesionej nie będzie widział, więc wtedy mrugnę oświetłami awaryjnymi. Ale ja zawsze patrzę na światła, czy mi odmrugnie i podziękuję, czy nie. Jak nie odmrugnie, myślę... No, nie dziwię się. Nie patrzę na tę rękę, bo mało kto chyba tego używa, czy ktoś tam rękę wiem, podnosi. Nie mam pojęcia, wie pani, ale myślę, żeby pani zobaczyła ten mój gest, jak ja rękę podnoszę. No, ale inni podnoszą rękę, no że pan jedyny podnosi, okej. Okay. Nie, generalnie nie wiem. Przeważnie widzę światła awaryjne. No. Przeważnie widzę światła awaryjne. Czyli jest, można podejrzewać i z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jest pan jedynym kierowcą w Rzeszowie, który podnosi rękę i w ten sposób dziękuję. Niech słuchacze do nas dzwonią, kto jeszcze rękę podnosi w ramach podziękowań, albo piszą na Facebooku. Albo proszę i tak pisać, dalej, proszę tak państwa, tak. Bo już niestety nie zdążymy odebrać. Nie zdążymy odebrać więcej telefonów, bo czas na felieton pana Waldka. Felieton pana Waldka. Cztery pory roku. Felieton tytuł nosi taki. Waldemar Warchoł, nasz stały słuchacz. Oto o czym dziś pan Waldek napisał. Witam, ale ten czas biegnie. Jeszcze wczoraj człowiek ganiał z kosiarką po trawniku, a dziś już szyby w aucie skrobi i szuka łopaty do śniegu. Co lada dzień pewnie będzie potrzebna. Ale taka kolej rzeczy. Wiosna, lato, jesień, zima i od nowa. Ale to dobrze, bo przynajmniej coś się zmienia, na coś się czeka. I zanim coś się zdąży znudzić, to już się to kończy. Pomyślcie, gdybyście mieszkali w takiej słonecznej Kalifornii i jeździli motocyklem. No dramat. Cały rok można jeździć. Przecież by się znudził. A kiedy przy nim coś podłubać? W nocy. A cała płeć piękna i jej ukochane stroje. Panie Waldku, śmiem przypuszczać, że to nie tylko uwaga do płci pięknej. Nie ma posezonowych wyprzedaży, a jej garderoba pewnie taka sama. Krótka, cienka i lekka przez cały rok. Wszystko się mieści w szafie. Poza tym zmiana garderoby dostarcza tyle radości. Zakładasz obcisły płaszczyk lub kurteczkę z zeszłego roku, a ona pasuje. Można się dopiąć albo nawet za luźna. A jeszcze wkładasz ręce do kieszeni, a tu podwójna radość, bo w jednej te drugie kluczyki od auta, co szukasz od wiosny, a w drugiej stuwa, za którą miało się zatankować. Znajdowanie pieniędzy w różnych miejscach to jest bardzo przyjemna rzecz. Ja tego rzecz. Nie mam. Ja jestem poukładany też, niestety tak bardzo, że niestety nie znajduję. Mnie się też rzadko zdarza. A jeżeli to takie jakieś drobniaki.
które nie cieszą wcale tak bardzo. No ale to właśnie te rzeczy to pana Waldka cieszą, bo pisze i już łatwiej pokonać tę pogodę. Żarty żartami, ale naprawdę jesień i zima to okres, który jest ciężki i nieprzyjemny, tak dla nas, jak i naszych pojazdów. Zimno, wilgotno, ciemno, mglisto, ślisko. Auta rdzewieją od soli, wypadają w jezdni dziury, na których zniszczymy zawieszenie. Mróz wykańcza nasze akumulatory. W zimie auto więcej pali, płyn odpryskiwaczy znika niczym paliwo z baku. My z braku słońca i krótkiego dnia jesteśmy bardziej rozdrażnieni, podatni na różne spiny. Denerwują nas niewyłączone w porę odpowiednie światło albo za długo zaświecone. Ale tak szczerze i tak dla odświeżenia tematu z ostatniej audycji, to przyznam, że mnie bardzo denerwuje sprawa niewłaściwego lub nieumiejętnego korzystania z oświetlenia w samochodzie. Po pierwsze taka zasada, że kiedy skręcamy, to najpierw ma się zaświecić kierunkowskaz, a później światło stop. A niestety często wygląda to tak, że kiedy kierowca rozpocznie manewry skręcania, to dopiero wówczas włączy migacz. A po drugie to ten hamulec nożny wciśnięty na światłach na skrzyżowaniu. To już po raz trzeci wraca ten temat. No naprawdę, Rzeszów to nie San Francisco i nie ma tu tak stromych ulic jak tam i na wielu skrzyżowaniach z pomocą przyciągania ziemskiego auto naprawdę zostanie w miejscu. Nie trzeba tak nagniatać tego pedału hamulca. To światło stop może drażnić, zwłaszcza w deszczową pogodę, kiedy krople wody działają jak soczewki i potęgują wrażenie oślepienia. Nie namawiam do stosowania hamulca postojowego, bo to może być kolejny czynnik opóźniający ruszanie spod świateł, z którym i tak jest dramat. Kolejna sprawa, pozostając przy barwie czerwonej, to światła przeciwmgielne, potocznie, a mgłowe, ustawowo poprawnie. Brawo. One też są nadużywane, bo na serio, czy jadąc w kolumnie samochodów, tak jakoś w środku, to naprawdę nie musimy używać ani przednich, ani tylnych tych świateł i tak jesteśmy widoczni. A mając je włączone, oślepiamy tych z przodu i tych z tyłu. Temu z tyłu gorzej dostrzec światło stop, bo to przeciwmgłowe przytłacza je swoją mocą. Kolejna sprawa to wszelkiej maści pojazdy specjalne typu koparko, ładowarki, pługi i inne cuda na resorach, co jadąc mają powłączane wszystkie świecidełka we wszystkie strony i też robią nam dobrze. Ale w sumie idą święta, więc wszelakiego rodzaju iluminacje świetlne są na topie i bardzo cieszą oczy, nie tylko dzieci. Dziękuję, przepraszam i pozdrawiam. Waldek, dziękujemy serdecznie, panie Waldku. Panie Waldku, nie San Francisco, ale powiem panu i państwu. Ostatnio miałem sytuację, stoję z kursantem przed czerwonym światłem na skrzyżowaniu i kursant trzyma nogę na hamulcu. Ja mówię, jest spadek czy nie ma? Nie, równo jest, panie Tomku. Ja mówię, to zdejmij nogę z hamulca. Zdjął nogę z hamulca, po 2 sekundach auto zaczęło się bardzo powoli cofać. Mówię, widzisz to, że się cofa? No widzę. Ja mówię, gdybyś się zajął, nie wiem, telefonem, nie wiem, oglądaniem czegokolwiek innego, coś, czy robieniem czegoś, czy byś poczuł, że to auto się cofa, więc tu bym polemizował z tym, że to nie San Francisco, nawet na małych spadkach auto potrafi siłą bezwładności się cofać do przodu, cofać się potrafi albo jechać do przodu, toczyć się do przodu. Super, skrót myślowy. Otóż, pan Łukasz też dziękuję ręką. I pan Piotr również dziękuję ręką. Proszę, a pani mówi, że jestem jedyny. A awaryjnymi przeprasza, czyli tak pan... Tak, pan Piotr z tego wybrnął. Aha, no ja przepraszam też ręką, jeżeli coś zrobię, to ręką. Ostatnio przepraszałem kogoś ręką. A w niektórych miejscach, pisze pan Krzysiek, kierowcy dziękują poprzez włączenie kierunku w prawy, lewy. Tak, ja się spotkałem, że właśnie tak włączają na krótko, tak pyk, lewy, prawy, lewy, prawy, lewy, prawy, ale to też jest niezgodne z przepisami, bo kierunkowskaz zgodnie z przepisami ma być włączony zdecydowanie i zawczasu, czyli nie można sobie nimi pomrugać, tak. Kończymy, panie Tomku, dzisiejsze spotkanie. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Ksenia Burkhardt, Marek Kołodziej, instruktor nauki jazdy Tomasz Pogroszewski. Pani redaktor Polskiego Radia Rzeszów, pani Bernadeta Szczypta. Dziękujemy, do usłyszenia.